Dzień dobry, kłaniamy się Państwu z siedziby Warty Poznań przy ulicy Spychalskiego. Witam trenera Warty Poznań, pana Dawida Szulczka. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam. I zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy konferencję prasową przed najbliższym meczem Zielonych. To jest spotkanie ze Śląskiem Wrocław, zaplanowane na sobotę godzinę 20 we Wrocławiu w ramach 27 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Przed tym spotkaniem dziennikarze przesłali pytania w systemie Akredito i będę teraz odczytywał te pytania. Dzień dobry, panie trenerze. Szymon Sarwinowski strzelił ostatnio hat-tricka. Czy sztab Warty monitoruje jego grę i innych wypożyczonych piłkarzy z Warty? Jeśli tak, to czy może trener powiedzieć coś o postępach, jakie robią? Oczywiście monitorujemy. Mamy do tego trenera, który jest w sztabie i opiekuje się tymi zawodnikami, ogląda ich mecze, czyta raporty, które ci zawodnicy muszą wypełniać po swoich spotkaniach ligowych. Tej pracy jest bardzo dużo, spędza na tym kilka godzin dziennie. Więc myślę, że taką opiekę mają na poziomie bardzo dobrym, biorąc pod uwagę, jak to wygląda też w innych miejscach albo w miejscach, w których do tej pory pracowałem. I ja otrzymuję comiesięczne raporty, także miałem okazję teraz zobaczyć, jakie bramki strzelał Szymon Sarwinowski. Mikołaj Rakowski też strzelił bardzo ważną bramkę po rzucie rożnym. I cieszy mnie to, że ci zawodnicy zaczynają się zaznaczać na tym szczeblu. I też to, że Wiktor Pleśnierowicz zagrał 90 minut, że zagrali na zero z tyłu, że zagrał solidne zawody. Cieszy mnie też to, że Wiktor Kamiński i Kuba Sangowski grają swoje minuty w drugoligowych drużynach. I trener Daniel Ledzion robi to skrupulatnie. Każdą kolejkę podsumowuje i raz na miesiąc się spotykamy. Omawiamy raporty, mam też dostęp do bazy raportów. Jest tego cała masa, więc biorąc pod uwagę, że klub chce stawiać na młodych i w przyszłości chce czerpać z tego profity, to uważam, że jest to jak najlepsze takie pole wyjściowe i myślę, że to też zachęca młodych zawodników, żeby do Warty trafiać. Nawet jeżeli mają iść później na wypożyczenie, to ta opieka i możliwość kontynuowania dalszej kariery w naszym klubie jest na pewno dobrym argumentem, żeby przyjść do Warty, czego przykładem najlepszym jest Kajtek Schmidt, który był na dwóch wypożyczeniach, a dzisiaj jest wiodącą postacią naszej drużyny. Dziękuję bardzo, trenerze, za wyczerpującą odpowiedź. Teraz pytanie, które pewnie nie należy go kierować do trenera, ale odczytam. Dzień dobry, panie trenerze. W ostatnim czasie Maciej Żurawski przedłużył kontrakt na kolejny rok z Zielonymi. Kiedy możemy spodziewać się następnych przedłużeń z zawodnikami? No to dokładnie, to nie jest pytanie do mnie, tylko do ludzi, którzy odpowiadają za te przedłużenia, ale myślę, że pracują nad tym i mam nadzieję, że wydarzy się to jak najszybciej, bo wiadomo, że też jako trener czuję się z tym bardziej komfortowo, jeżeli mam zawodników, którzy wiedzą, że ich przyszłość związana jest z Wartą i wychodzą na boisko z takim nastawieniem, że bardzo chcą grać w Ekstraklasie, w barwach Warty w przyszłym sezonie. Dziękuję. Tradycyjne pytanie. Dzień dobry, trenerze. Jak wygląda sytuacja kadrowa przed meczem ze Śląskiem? Sytuacja kadrowa się polepszyła o dojście do 20 meczowej Kuby Bartkowskiego. No i walczymy z czasem, jeśli chodzi o jednego zawodnika. Zobaczymy, czy się uda, żeby był w 20 meczowej. Mam nadzieję, że będę miał trudniejszy wybór przy komponowaniu 11 i 20 niż miało to miejsce przed ostatnim spotkaniem. Generalnie uważam, że nasza sytuacja kadrowa jest całkiem dobra. A jak dojdą wszyscy do dyspozycji i nikt nie wypadnie za kartki, to uważam, że będziemy mieli nawet ból głowy w skompletowaniu 20. Także optymistycznie patrzę na te pozostałe mecze. Dziękuję. Panie trenerze, jakie jest pana nastawienie przed meczem ze Śląskiem? Jaka atmosfera panuje w zespole? Nastawienie jest bojowe. Wiemy, że czuliśmy bardzo duży niedosyt i po tym spotkaniu jesiennym chcemy się zrewanżować i zabrać to, na co zapracowaliśmy w meczu u siebie, więc czujemy taką dobrą energię, wiemy, że przeciwko Śląskowi ten mecz był całkiem dobry, zabrakło nam wtedy trochę skuteczności na pewno, ale też trochę takiego szczęścia pod bramką przeciwnika, już nawet w tej piątce, bo tych sytuacji było sporo. Dziękuję. Pamiętaj, że we Wrocławiu kibice wrócili na trybuny, frekwencja dopisuje i będzie na pewno głośno. Można jednak czasami odnieść wrażenie, że taka atmosfera pana piłkarzy raczej nakręca, a nie deprymuje. Dobrze gramy na wyjazdach. Myślę, że dla nas to jest pozytywny czynnik. Oby tak było. Dziękuję. Dzień dobry, trenerze. Jaki jest największy atut Warty przeciwko Śląskowi Wrocław?
Mamy dobrą energię drużynową. Myślę, że od bramki Jędrek Grobelny wysyła bardzo dobry sygnał od tego pierwszego już meczu w tym roku. Bardzo dobrze broni, pomaga nam, tak też było w starciu z Zagłębiem. Przez Dawida Szymonowicza, który jest, można powiedzieć, że takim pewniakiem do wyjściowego składu, jeżeli nie ma aktualnie jakiegoś urazu, wybitych zębów albo złamanych żeber, a jest zdrowy, więc będzie grać. No i przez całą resztę Mateusz Kupczak wrócił do zdrowia, sił i formy i zaprezentował się też bardzo dobrze. Cały ten kręgosłup wygląda bardzo dobrze. Maciek Żurawski już jest zdrowy, ostatnio miał infekcję, dlatego wszedł z ławki. Więc biorąc pod uwagę, że od bramki, gdzie Adrian Lis w treningu wygląda świetnie i Jędrek Grobelny w treningach i w meczach wygląda bardzo dobrze, to od bramki przez linię obrony, przez środek pola, w którym mam wszystkich zawodników gotowych do grania, aż po napastników. Pierwszy raz chyba w historii mamy trzech zdrowych. Musi to przynieść bramki i punkty. Myślę, że sytuacja jest naprawdę optymistyczna. Dziękuję. Czy wyłączenie z gry Elikea Exposito będzie kluczowe dla rozwoju meczu ze Śląskiem? No, myślę, że będzie to ważny element, ale generalnie uważam, że Śląsk ma też innych piłkarzy. Ostatnio wyłączyliśmy Exposito, a przegraliśmy mecz, bo bramkę strzelił Burak Inge, a są jeszcze inni. Nahuel gra bardzo dobrze, Olsen, Schwarz, linia obrony pewna, najlepsza w tym roku, traci w tym sezonie bardzo mało bramek. Dobry wzrost, dobre parametry, dobrze chronią przestrzeń, więc no jest dużo takich rzeczy, które Śląsk robi dobrze, łącznie z tym, jak ustawia się w bloku, w niskiej obronie. No i to jest element, który na pewno musimy poprawić w kontekście tych spotkań, które się odbyły chociażby z Zagłębiem Lubin czy z ŁKS-em. Mam nadzieję, że będziemy lepiej funkcjonować, jeśli chodzi o sytuacja i może nawet źle to powiedziałem, że mam nadzieję, jestem przekonany o tym, że będziemy lepiej funkcjonować, bo z każdym takim meczem zdobywamy doświadczenie i wiemy, że rywale też przed nami coraz częściej stoją w bloku niskim, średnim i że musimy potrafić szybciej zmienić stronę, szybciej rozegrać piłkę i po prostu być jeszcze bardziej z takim nastawieniem pchania gry do przodu. Dziękuję, dobrnęliśmy do ostatniego pytania. Czy Śląsk Wrocław jest obecnie mocniejszym czy słabszym zespołem niż w poprzedniej rundzie? Pytam o Pana ocenę. Myślę, że jest takim samym zespołem. Nie uważam, że jest ani lepszy, ani słabszy. Natomiast punktuje gorzej niż punktował jesienią, ale jesienią czasami bywało tak, że trochę szczęście dopisywało. Teraz myślę, że mimo tego, że gra jest zbliżona, to dopisuje trochę pech. Więc uważam, że Śląsk cały czas jest drużyną groźną i jest drużyną z czołówki. Dziękuję bardzo, panie trenerze, za odpowiedzi. Dziękuję państwu za nadesłane pytania i wszystkim, którzy obejrzeli ten materiał. Przypomnę, że do godziny 12 można jeszcze zapisywać się na bilety na mecz ze Śląskiem Wrocław. Informacje są na naszej stronie internetowej. Spotkanie o godzinie 20. Kto nie wybiera się na mecz, zachęcamy do śledzenia w telewizji i w radiu. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.